Cześć, witajcie. Od dłuższego czasu w mobilnym światku panuje moda na słuchawki typu TWS, czyli True Wireless, czyli dwie małe pchełki wkładane do ucha, a poza słuchaniem przechowywane w takim niewielkim pudełeczku z dodatkową baterią. W zasadzie każdy producent stawia sobie, jak widzicie, za punkt honoru oferowanie takich słuchawek. Zazwyczaj pochodzą one od producentów smartfonów, ale i firmy niezależne również takie słuchawki oferują. Te słuchawki oczywiście mają różne możliwości, różne ceny, różną jakość i tu w sumie obowiązuje taka zasada, czasem oczywiście są od niej wyjątki, ale przeważnie im droższe słuchawki, tym oferują lepszą jakość. Znajdziemy w nich system aktywnego tłumienia szumów otoczenia, możemy przez nie prowadzić rozmowy, nie tylko słuchać muzyki, ale używać ich po prostu do rozmów. I zapewne wielu z Was już używa takich słuchawek, a niektórzy dopiero stoją przed ich zakupem. Natomiast dziś spotkałem Konrada, który akurat takich słuchawek nie chce, po prostu nie chce. A powiedz dlaczego? Wiesz co, no jest parę powodów. Po pierwsze, słuchanie muzyki ze smartfona to nie ta jakość. Zresztą w zasadzie można powiedzieć, że nie masz smartfona, bo masz telefon, który jest prawie smartfonem, o którym już kiedyś opowiadaliśmy. Ale muzyczkę odtwarza i w dodatku nawet ma gniazdko jacka, także spokojnie dałoby się takie słuchawki do niego podpiąć. I akurat jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, to on zupełnie jest wystarczający. Natomiast nie, no tu chodzi o coś innego. Są różne urządzenia do słuchania muzyki, tak? Kiedyś były popularne te tak zwane boomboxy. Nadal gdzie niegdzie są, tak? I ludzie z tego słuchali. Były sobie walkmeny, były różne inne dziwne rzeczy. No, a są ludzie, którzy uważają, że muzykę to się powinno słuchać na specjalnym sprzęcie, specjalnych głośnikach, jeszcze najlepiej w specjalnym pokoju, tak? Tak, ale oni raczej wtedy nie używają słuchawek, to są raczej przeciwnicy słuchawek jakichkolwiek. Nie, niekoniecznie, wiesz? Niekoniecznie, bo wiesz, no nie każdego stać na to, żeby mieć specjalny pokój odsłuchowy, odpowiednio wytłumiony i tak dalej. I sprzęt za kilkaset tysięcy. Czy powiedzmy kilkadziesiąt. Tak? I tu ci powiem, że dobre słuchawki, takie pod audio jakiejś porządnej firmy, to dają ci całkiem ciekawe możliwości słuchania muzyki w porządnych warunkach, jeżeli po prostu na przykład masz małe mieszkanie. Mm-hmm. Także pod warunkiem oczywiście, że jesteś w stanie, jak to się ładnie mówi, napędzić te słuchawki odpowiednią jakością dźwięku, czyli masz nie MP3, tylko albo płytę, albo jakąś kompresję bezstratną typu FLAC. Masz porządny przetwornik, czyli raczej nie to, co jest w telefonie. No i wtedy wiadomo, że jest potrzebny i porządny wzmacniacz, i porządne głośniki, albo właśnie porządne słuchawki. No sorry, ale te słuchawki w porównaniu do takich dedykowanych słuchawek ze średnio wyższej półki do słuchania muzyki, no to się mają nijak, tak? No tak, ale są za to dużo, dużo tańsze też. No tak, to wiesz, to wszystko zależy. No słuchaj, jeżeli ktoś inwestuje kilka, czy jak sam powiedziałeś, kilkadziesiąt tysięcy w sprzęt do słuchania muzyki, no to powiedzmy dla niego, czy te słuchawki będą kosztowały tam te 50 zł, czy 100 zł w te, to nie jest jakiś tam wielki problem, bo on tam odłoży i kupi sobie porządniejsze. Natomiast to po prostu w ogóle nie jest opcja dla takiego człowieka. Nie jestem jakimś wielkim audiofilem, ale na przykład no czuję różnicę, no jakby słuchanie muzyki z takich pudełek, to wiesz, to są małe, lekkie, nic ci tu nie przeszkadza, żaden pałąk na głowie, możesz je schować do kieszeni, z nauszynami tego nie zrobisz. No nie zrobię, no to wszystko zależy, do czego po prostu chcemy tych słuchawek mieć, no jeżeli sobie słuchamy, nie wiem, popu jakiegoś, no to okej, to niech on sobie będzie, tak? Mhm. Ale jak ktoś słucha muzyki poważnej, jazzu, czy jakiegoś takiego ambitniejszego rocka, no to ci powiem, już pewnych rzeczy zwyczajnie nie słychać, to nawet można sprawdzić, że niektórych smaczków po prostu nie usłyszysz. Tak, ale widzisz, teraz w zasadzie, o ile takich słuchawek na rynku mamy multum, o tyle znaleźć dobre słuchawki z pałąkiem, nawet bezprzewodowe już, to już nie jest tak łatwo. Nie ma tak aż szerokiej oferty tych słuchawek. No jest, tylko że wtedy po prostu patrzysz po innych producentach. To nie patrzysz po producentach smartfonów, tylko patrzysz po producentach sprzętu audio. Hmm? To tak samo jakby porównywać zestawy kina domowego do zestawów do słuchania muzyki. To są dwa różne światy, to są inne rzeczy, tak? Ale właśnie to jest to, że te słuchawki muszą być też uniwersalne, bo wiadomo, na smartfonach też oglądamy filmy, też gramy. One muszą pasować do wielu rodzajów dźwięku, łącznie z tym, że tak jak powiedzieliśmy, służą też do rozmawiania. No dokładnie, to jest po prostu inna kategoria urządzeń. To jest po prostu urządzenie dedykowane do smartfona, które jest po prostu rozszerzeniem funkcji smartfona i robi to, umożliwia robienie to, co robimy na smartfonie, czyli oglądanie filmików, słuchanie jakiejś muzyczki, rozmawianie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast słuchawki do słuchania muzyki służą do słuchania muzyki, po prostu.
Czyli dochodzimy w zasadzie do tego, że tak naprawdę trzeba mieć dwa zestawy słuchawkowe. Jeden do smartfona, uniwersalny do wszystkiego, do słuchania muzyki, do grania, do oglądania filmów i słuchawki do słuchania muzyki w domowych pielęgniarkach. Znaczy, no to wiesz, zależy kto co robi, no bo jeżeli ktoś nie jest jakimś tam, powiedzmy, audiofilem, znaczy ja się tam nie czuję audiofilem, ale lubię posłuchać muzyki w dobrej jakości, ale jeżeli ktoś sobie słucha takiej muzyki, powiedzmy, popularnej, tak, to myślę, że nie będzie jakiejś tam wielkiej różnicy. Tutaj dochodzimy, no, dla każdego coś miłego, tak? Tak, każdemu wedle potrzeb. Z całą pewnością zdecydowanie większy będziecie mieli jednak wybór tych słuchawek, będą one tańsze i myślę, że też trochę łatwiej dostępne za słuchawkami dobrej klasy naucznymi. Niestety musicie trochę pochodzić, a te w zasadzie kupicie w każdym supermarkecie. Jasne, tylko po prostu trzeba mieć świadomość, że to są słuchawki, powiedzmy, klasy popularnej. No to jest taki odpowiednik boomboxa, tak? No boomboxa też można słuchać muzyki, natomiast to jest zupełnie inny odbiór niż jak mamy wieże, dedykowane głośniki i tak dalej. Czyli dochodzimy do momentu, że najpierw musimy zdefiniować swoje potrzeby, co wielokrotnie już powtarzaliśmy, a dopiero potem dokonywać zakupu. Nigdy odwrotnie. Dokładnie. Natomiast tutaj poza drugą sprawą, jak już ten temat mamy rozgryziony, to jest to, czy słuchawki do ucha, czy słuchawki z pałąkiem. I to jest zupełnie inna sprawa, bo zakładając, że już się decydujemy na słuchawki do telefonu i nie chcemy mieć tam audiofilskich doznań i tak dalej, to stoimy przed takim wyborem, czy słuchawki do ucha, czy słuchawki z pałąkiem. Znaczy w zasadzie w tej chwili wybór jest coraz mniejszy, bo w zasadzie są takie same, tylko małe. No to jeszcze powiem, dlaczego ja tego nie lubię. No mnie to osobiście wkurza, takie wkładane do ucha. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mi to nie leży. Wolę mieć po prostu nawet lekkie, takie małe słuchawki z pałąkiem, które mogę sobie po prostu zrzucić na szyję i tutaj nosić. Czyli tak klasyką troszeczkę. Tak, klasyką. Dlaczego? Bo tak, przede wszystkim szybko mi się je zdejmuje i zakłada. Nie wiem, potrzebuję z kimś porozmawiać, to cyk i wiesz, one mi nie zginą, nie muszę ich wkładać do pudełka. Pach, mam je z powrotem, tak? No i druga sprawa. Słuchaj, ty ich używasz, tak? Zginęły ci kiedyś? No mnie osobiście nie, ale znam takiego jednego, co gubi namiętnie i no kilka zestawów niestety poszło do śmieci, bo jak taką jedną słuchawkę zgubicie, to zazwyczaj nie idzie dokupić kolejnej, a nawet jakby się udało dokupić używaną od kogoś, to nie da rady je sparować z resztą zestawu, czyli z pudełeczkiem i z drugą z słuchawek. Niektórzy producenci oferują możliwość dokupienia, ale cenowo to tak średnio wychodzi. Chyba prościej kupić kolejne po prostu. No, jak tak mówisz, nie będę się spierał. Natomiast no, sam chyba przyznasz, że zgubienie słuchawek z pałąkiem to no już jest trudniejsze. To już jest wyższy poziom sztuki. Oczywiście można, no tak, ale wszystko się da zrobić, jak się chce. Ale rzeczywiście tak, zgubić coś dużego jest faktycznie trochę trudniej. No jeszcze jest coś takiego, no ja chodzę w brylach, tak? Więc ja jestem przyzwyczajony, że tam coś tam mam, tak? Ten pałąk mi nie robi jakiejś tam wielkiej różnicy. No może właśnie tak? Dlatego mniej inwazyjne są jednak te w noszeniu. No może, poza tym no nie wiem, może jeszcze kształt ucha, no nie wiem, jakoś mnie drażniło, tak. Wiesz, to, że mam coś włożone do ucha, mnie drażniło. Właśnie, dochodzimy do jeszcze kolejnego problemu, który tworzą tego rodzaju słuchawki, a w zasadzie nawet i przewodowe, takie wkładane do ucha. Nauszniki z pałąkiem będą pasować w zasadzie każdemu. Tu, niestety, trzeba wypróbować i najgorsze jest to, że nie wypróbujecie ich, dopóki nie kupicie. Tu może się niestety znowu okazać, że akurat model, który wybraliście, z waszym uchem niekoniecznie jest kompatybilny. Ale na to niestety nie mamy uniwersalnej rady, poza tym, że mogłyby jednak być demówki w sklepach, ale no tu wchodzą już kwestie higieny i boję się, że to jest znaczy, nie no do wiesz przejścia. Co, no jest jedna tylko rada, no jeżeli jakiś znajomy ma słuchawki takie, pożyczyć to po prostu i wypróbować. Pożyczyć, przymierzyć, jeżeli pasują, to nie cudować i po prostu kupić takie same. Bo oczywiście jest szansa, że dałoby się coś kupić lepszego, ale jest też szansa, że kupimy coś gorszego. Tak, i tu w zasadzie ciężko powiedzieć, bo nawet jeżeli ktoś testował te słuchawki i powie wam, że słuchajcie, są bardzo wygodne, bo ja mogę wam powiedzieć, które z nich są wygodne, ale dla mnie. Natomiast nie powiem, czy będą wygodne dla was, dlatego ja na przykład testując słuchawki unikam mówienia, że są wygodne ogólnie, że są wygodne dla każdego, bo to nieprawda. Wiesz, są wygodne dla mnie. To jest trochę jak z butami, nie? Trochę tak. Także jeżeli macie możliwość, to przed zakupem TWS-ów spróbujcie pożyczyć, zdobyć jakkolwiek tą słuchawkę i włożyć do swojego ucha, zobaczyć, czy będzie wam pasować, poskakać, poruszać głową. Zobaczyć, czy faktycznie będzie wygodna. Czy nie wylata. Tak, czy nie wylata, czy was nie uwiera, bo modele są, jak widzicie, różne, różniaste. Ja z tej gamy, którą tu widzicie, najbardziej lubię 2-3 modele, a pozostałe niestety niekoniecznie nadają się dla mnie.
ale nie znaczy, że nie będą się nadawać dla Was. No tak, czyli znowuż dochodzimy, że no po prostu nie wszystko dla każdego jest dobre, po prostu każdy ma jakieś trochę inne potrzeby, każdy ma trochę inne ucho i nie należy się kierować tym, że nie wiem, kolega ma jakieś tam i one są super, bo my możemy kupić i będzie nas, nie wiem, uwierało, albo stwierdzimy, że wcale nie są super. Tak, właśnie tak dalej. Słuchawki są na tyle osobistym sprzętem, że zresztą sami widzicie, że na naszym kanale raczej unikam recenzowania słuchawek, właśnie z tego względu, że są bardzo indywidualnym sprzętem, bardzo różnie je odbieramy i różnie też oceniamy. A czy wiesz, to ja Ci mogę powiedzieć, że słuchawki z pałąkiem, szczególnie jak ktoś jest okularnikiem, to też nie jest taki hop-siup, bo przypuśćmy, jeżeli masz za mocny ten pałąk... Aha, to Cię uwiera? To mnie uwiera tutaj. Czyli także też trzeba, ale słuchawki z pałąkiem jednak jest szansa wypróbowania w sklepie. Tak, najczęściej. Tak, słuchawki możesz... A takie zazwyczaj są zaplombowane, zapieczętowane i bez rozerwania plomby, czyli bez kupienia ich, niestety ich nie wypróbujecie. Szkoda. Także myślę, że metoda na kolegę jest chyba najlepsza. Chyba najlepsza i to po prostu Wam doradzamy przed zakupem. No chyba, że ktoś ma gruby portfel, to sobie może kupić kilka i wypróbować. Ale tego tak. To Wam po prostu życzymy, żebyście mieli grube portfele i mogli sobie kupić cały stos słuchawek i wybrać te najlepsze. Tak, doradzamy Wam wykorzystanie kolegi, a życzymy Wam, żebyście mogli sobie kupić tak, żebyście mogli wypróbować wszystkie, całą ofertę. O i tymi chyba dobrymi życzeniami zakończymy na dzisiaj. Dokładnie. Był z Wami Konrad i Adam. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.